Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Miejsce, w którym się znajdujemy, to nasze biuro. To właśnie tutaj powstają wszystkie materiały, które możecie oglądać zarówno na kanale Bricomarsze z pasją, jak i Co dziś robimy. Z racji tego, że materiałów mamy coraz więcej do montowania, więc montujemy we dwójkę i mamy za mało miejsca do montażu, postanowiliśmy rozszerzyć naszą strefę biurową o kolejne biurko, a przy okazji takiej metamorfozy postanowiliśmy odświeżyć również nasze ściany, które po 5 latach już tego wymagają. Zabrzmiało ciekawie? Zainteresowani? Dotrwacie do końca odcinka i sami ocencie, jak nam wyszła metamorfoza naszego biura. A my zaczynamy! Jedziemy na zakupy! Jak zwykle nasza przygoda zaczyna się w sklepie Bricomarsze, gdzie tym razem będziemy musieli kupić tylko grunt, tapetę, klej, rakle i wałek do tapet. Całą resztę kupiliśmy już wcześniej przy okazji poprzednich zakupów. Nasz mały remont zaczynamy od wyczyszczenia wszystkich ścian przy użyciu mydła malarskiego rozpuszczonego w wodzie i płaskiego mopa. Przyznajcie, że idzie sprawnie i szybko, mało się chlapie i wygląda na to, że remont nie będzie taki straszny, jak go malują. Oprócz położenia tapety postanowiliśmy, że przemalujemy dwie ściany i tutaj kolejny patent na odcięcie kolorów. Po naklejeniu taśmy na ścianę, na jej krawędź nakładamy akryl szpachlowy i dokładnie rozcieramy. Dzięki temu akryl wypełni wszystkie możliwe miejsca, gdzie farba mogłaby nam podciec, a po jej zerwaniu linia będzie ostra i estetyczna. Teraz wystarczy pomalować ściany przy użyciu wałka, najlepiej przynajmniej w dwóch warstwach i kiedy farba jest jeszcze wilgotna, można odrywać taśmę. Zobaczcie, że ten sposób sprawdza się świetnie. Odcięcie kolorów jest idealne. Po metamorfozie szafy w łazience zostały nam jeszcze płyty meblowe i postanowiliśmy, że wykorzystamy je do zrobienia szafeczki, gdzie będziemy trzymać drukarkę i jednocześnie posłuży nam jako podpora pod nasze biurko narożne. To właśnie na tej szafce będą opierały się nasze dwa blaty, które stworzą miejsce do pracy w kształcie litery L. Proces powstawania szafeczki powinien Wam być dobrze znany, zwłaszcza jeśli oglądaliście nasze poprzednie filmy, w których często przerabialiśmy lub robiliśmy własne meble. A jeśli nie widzieliście, to serdecznie zapraszamy. Ściany już pomalowane, nasza farba zdążyła wyschnąć, a Wy poznaliście kolejny patent na idealne odcięcie kolorów. Nasza szafeczka, którą stworzyliśmy, jest gotowa, żeby w dalszej kolejności stworzyć jej biurko do pracy, natomiast ona musi na razie stąd wylecieć, bo będziemy zajmować się ścianą, o którą właśnie się opieram. Przejdźmy do tapetowania. My wybraliśmy gotowy klej, który wystarczy rozcieńczyć przy użyciu wody zgodnie z zaleceniami producenta. Następnie smarujemy nim tylko ścianę, bo nasze tapety są winylowe na podkładzie flizelinowym i ich już nie trzeba dodatkowo smarować klejem. Pamiętajmy o tym, żeby bryt tapety zawsze docinać z zakładem, tak żeby zostawić sobie zapas od góry i od dołu, który później odcinamy ostrym nożykiem. Chodzi o to, że nie zawsze nasze sufity i podłogi będą w idealnych poziomach, a dzięki zastosowaniu zakładów możemy te nierówności idealnie zgubić. Po wstępnym ułożeniu tapety należy wycisnąć nadmiar powietrza za pomocą rakli lub specjalnego wałka wykonanego z gumy. Całość powtarzamy pas po pasie, pamiętając o tym, żeby układać tapetę zgodnie ze wzorem i dokładnie łącząc pasy ze sobą, tak żeby nie było pomiędzy nimi przerw. Do odcięcia nadmiaru tapety najlepiej używać długiej pacy i ostrego noża. Nie przejmujcie się, gdy podczas wyciskania powietrza nadmiar kleju wypłynie Wam na Waszą tapetę. Wystarczy go usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki. Po jego całkowitym wyschnięciu staje się on przezroczysty i nie będzie po nim śladu. Na naszą ścianę zużyliśmy dwie rolki tapety i żeby nie otwierać trzeciej paczki, ostatni pas postanowiliśmy wykonać z dwóch kawałków łączonych po środku. Wystarczy, że drugi pas tapety nakleicie z lekkim zakładem na pierwszy pas, a później przetniecie ten zakład w połowie, dzięki temu uzyskacie idealne połączenie dwóch pasów.
Teraz wystarczy jedynie ustawić nasze nowe biurko, podłączyć komputery i przywiesić parę obrazów i gotowe. Tak wyglądało nasze biuro przed metamorfozą, białe, mało ciekawe, z małą ilością miejsca do pracy, a tak prezentuje się teraz. Sami ocencie, jak wyszło, ale najważniejsze, że nam się bardzo podoba. Mieliśmy na ścianie z tapetą wieszać ramki ze zdjęciami, ale uznaliśmy, że sama w sobie jest ozdobą i nie będziemy jej zasłaniać niepotrzebnymi elementami. I to już jest koniec naszej metamorfozy. Myślę, że wyszło naprawdę fantastycznie. W końcu czuję się tutaj naprawdę komfortowo i mogę spokojnie pracować. Metamorfoza była łatwa i szybka, a dzięki temu, że udało nam się wszystko kupić w jednym miejscu, czyli w Bricomarsze, zachęcamy Was do odwiedzenia sklepów stacjonarnych, ale również strony online, gdzie znajdziecie bardzo dużo produktów, które możecie wykorzystać do własnych metamorfoz. I mnie również nasza metamorfoza mega, mega, mega się podoba. No i w końcu wisi nasz srebrny przycisk na swoim miejscu. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, no to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, a po więcej inspiracji oczywiście zachęcamy, żebyście sobie na przykład zajrzeli na stronę na Facebooku Bricomarsze Polska, gdzie oprócz nas możecie znaleźć wiele, wiele innych równie ciekawych treści. No i niestety w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Wy mogliście zobaczyć, gdzie powstają filmy, między innymi te, które oglądacie. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Na razie!